Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj weźmiemy w obroty nowego potencjalnego konkurenta Ruda Hulita, którym jak widać jest Kevin De Bruyne w swojej wersji Team of the Year. Raczej nikt nie zakładał, że kiedyś dojdzie do tego, co właśnie tutaj widzimy, ale defensywne umiejętności Belga notowane są aż na 82 i tak naprawdę jemu niewiele brakuje już do gangu Nainggolana. Lecz przede wszystkim jeszcze w FIFA 18 def Kevina na karcie Toty notowany był tylko na 58, więc chyba nikt jeszcze wtedy nie spodziewał się, że zaliczy on taki upgrade w tak ekspresowym tempie, bowiem właśnie to sprawiło, że obecnie został on, przynajmniej na papierze, solidnym konkurentem Ruda Hulita, gdyż obaj panowie mają 4 gwiazdki sztuczek, obaj mają także 5 gwiazdek słabszej nogi, a jak wiemy ta umiejętność jest niezwykle przydatna, ale też idąc dalej, Belg ma obie wysokie pracowitości, a Holender wysoko w ataku oraz średnio w obronie, aczkolwiek która z nich przydaje się bardziej jest już sprawą mocno dyskusyjną i zależy od tego, czy będziemy grać na SPO czy też SP. No i najważniejsze, przede wszystkim De Bruyne ma taki minus, że jest niższy od Hulita równo o 10 cm. I chociaż główki zdecydowanie nie są najważniejszym elementem FIFA 20, to bez wątpienia wzrost przydaje się chociażby przy wyciąganiu przez zawodnika nóg, ażeby przeciąć podanie rywala. Mimo wszystko, co by nie mówić, karta De Bruyne oceniona aż na 98 wygląda znakomicie i chociaż ma parę niedociągnięć, przede wszystkim znakomita jest również w samej grze, gdzie tym, co na starcie najbardziej przykuło moją uwagę, były strzały z dystansu, o których powiedzieć, że są dobre, to jak nie powiedzieć nic, gdyż mój pierwszy strzał finezyjny oddany tym piłkarzem zza szesnastki zakończył się golem. Drugie uderzenie z dystansu, tym razem oddane słabszą nogą, także zakończyło się golem. Trzeci strzał sprzed pola karnego również pokonał bramkarza, więc wtedy postanowiłem sprawdzić statystyki tej karty i szybko okazało się, że Belg ma 99 siły strzału, jak i 99 strzelania z dystansu, co faktycznie czyni go prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem w tej dziedzinie w całej FIFA 20, bowiem nawet grając z Zidanem w wersji Prime dało się odczuć, że jego parametry są mimo wszystko nieco słabsze, no a po uderzeniu Belga piłka albo ląduje w bramce, albo jakimś cudem w przypadku interwencji bramkarza wywalcza on rzut rożny, gdyż raczej nie ma takiej opcji, by golkiper złapał piłkę lub by uderzenie Kevina nie trafiło w ogóle w światło bramki, bowiem żeby tak się stało, musielibyśmy naprawdę zlamić i bardzo długo przytrzymać przycisk odpowiadający za strzał. Oczywiście jak wiadomo, FIFA nie działa od dawna w ten sposób, że każdy, kto ma wysoko ocenioną daną umiejętność, jest w jej zakresie naprawdę dobry, ale na szczęście Belga to nie dotyczy i on ma 90 strzelania z dystansu i faktycznie w tym zakresie jest najlepszy w całej grze. No a do tego te same mocarne, wręcz zabójcze strzały prezentuje również słabszą nogą i niestety w tym miejscu wychodzi na jaw, jak nudna jest FIFA 20, bowiem wiadomo, że do końca jej istnienia nie znajdzie się zawodnik lepiej uderzający z dystansu od De Bruyne, a mimo tego zdobycie bramki nawet z 27 metrów z użyciem tej potężnej karty jest wciąż niemożliwe, bowiem tak zbudowana jest ta gra, że w rzeczywistości padają ładniejsze gole z dystansu niż w niej same, aczkolwiek jak na możliwości, które daje nam 20, tę umiejętność oceni trzeba u Kevina na maksa i też niewiele bardziej poziomem odstają uderzenia wewnątrz pola karnego, gdzie całość załatwia po prostu siła strzału rozrywająca ręce bramkarza, nawet przy uderzeniach z bardzo mocnego kąta. Idąc dalej, tym razem do driblingu, tutaj niestety jest nieco mniej kolorowo, bowiem zwinność i równowaga notowane są kolejno na 86 oraz 83, a to po prostu sprawia, że Belgiem nie da się wykręcić tak fajnie jak najlepszymi driblerami, gdyż on zawsze będzie o ten ułamek sekundy wolniejszy chociażby od takiego Messiego w podstawowej wersji. Oczywiście we wszystkich interakcjach z innymi piłkarzami także bardzo pomaga siła notowana na 88, ale wciąż nie sprawia ona, że De Bruyne możemy wbiegać w tłum rywali, licząc na to, że weźmie on ich wszystkich na bara. Natomiast co najważniejsze, Kevin ma taki odruch, właśnie jak wspomniany przed chwilą Leo Messi, że będąc w tłumie rywali podczas driblingu potrafi na chwilę stracić piłkę, by automatycznie odebrać ją spod nóg przeciwnika i mknąć dalej w kierunku bramki. No a to jest oczywiście bardzo przydatna umiejętność, cechująca wyłącznie najlepszych zawodników. Natomiast co do tego mknięcia, tutaj nie ma raczej nad czym rozprawiać. Jego tempo ocenione jest na 88, a w rzeczywistości składa się ono z 89 przyspieszenia i 88
88 szybkości biegu, dzięki czemu Belk szybko rozpędza się do swojej maksymalnej prędkości, ale naturalnie odstaje poziomem w zakresie tempa od takiego Adamy Traore. No i niestety, finalnie odstaje także poziomem umiejętności gry obronnych od Ruda Hulita, bowiem jak się okazało w trakcie gry, jego def podbity jest mocno przez dwie mniej znaczące statystyki, a same umiejętności odbioru piłki oraz ślizgów notowane są kolejno tylko na 77 i 68, więc szału nie ma, nie urywa wiadomo czego i widać w samej grze, że to nie są umiejętności gry obronnej, jakie prezentuje chociażby Laurent Blanc w wersji Baby. Dlatego też najlepszą pozycją dla De Bruyne jest SP, czy przede wszystkim SPO, gdzie odnajduje się on wybornie, bo nie dość, że ma potężne strzały z dystansu, nie dość, że szybko i pewnie porusza się w środku pola, to jego podania zdecydowanie są wybitne i nie przez przypadek na karcie notowane są aż na 99, bowiem w zakresie rozgrywania raczej trudno będzie wycisnąć coś więcej, przez co ostatecznie tak oceniam kartę Belga. Po dłuższej grze stwierdzić trzeba, że pomimo wstępnych założeń i pozorów, nie jest on w stanie zagwarantować nam tego wszystkiego, z czego słynie od lat Ruud Gullit, ale nie zmienia to wciąż faktu, że posiada on jedną z najlepszych kart OTY, a także jedną z najlepszych kart FIFA 20 ogólnie, bowiem na pozycję środkowego ofensywnego zawodnika trudno jest znaleźć obecnie większego okrutnika. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!